wszystkich. Króciutka nagrywka. Pojechaliśmy sobie na Uzbro, spuszczają wodę, wzięliśmy spinningi. Chcemy sobie pochodzić po zbiorniku, popatrzeć jak to wygląda, gdzie są takie wyspy. Troszeczkę dowiedzieć się więcej o zbiorniku, co leży na dnie. No i być może znaleźć moją szczytówkę, którą tu zgubiłem ostatnio, ale chyba jest za mało spuszczone wody. Byliśmy wcześniej na dwóch zbiornikach, na których chcieliśmy łowić, ale okazało się, że na jednym są zawody. Na pierwszym nie mogliśmy. Tam się okazało, że są komplikacje z wykupieniem pozwolenia. Pojechaliśmy na drugi, na którym były zawody, no i przyjechaliśmy na Uzbro, bo to jest w okolicy. A że na Uzbro spuszczają wodę, to przy okazji sobie popatrzymy, jak to wygląda. I porzucamy sobie, pogruntujemy. Marek zaciął Jacka właśnie na seledynową gumkę, czyli jednak są ryby tutaj. Są szczupaki. Ładnie się wpiął, bo za sam dziubek. Jacuś. Ale i tak cieszy. Muszę poszukać seledynowych gum. Kurwa. Porwam łóżka w tego. Weź go z ręki wpuść. Nie, co to? Nie w takim miejscu. Z rozmachu go. Nie w takim miejscu. I rybeczka do wody wraca. Tak się nie robi kolegom, kurczę. Pierwszy z tego, z Łódzborowa. Ale to jest na zbiorniku. Tak. Tam na tym, co łowimy poprzeciwko, jest sporo głębiej. Tak wygląda zbiornik z drugiej strony. Tutaj są zawody. Na drugim stanowisku startuje Nick Speed. Dobry angielski wędkarz. Tam dalej jest chłopak z Bagup TV. Ciekawe, kto to organizuje. Tam daleko jest. To tak wygląda moja ulubiona miejscówka. Pek, pierwszy pek z wejścia z miejsca dla niepełnosprawnych wędkarzy. I tutaj, tam wyspa usypana z kamieni. Bardzo delikatne wykrócenie.